Jutro ostatni konkurs turnieju czterech skoczni. Kwalifikacje w Bischofshofen przełożono z powodu śnieżycy. Jest prawie pewne, że cały turniej wygra Austriak. Pytanie, który? Koffler ukradł Schlierenzauerowi show, to tytuł jednej z austriackich gazet po zawodach w Innsbrucku. Lider turnieju stracił szansę na wygranie czterech konkursów, ale Koffler wrócił do gry o końcowy triumf. Wiem, co mam robić na skoczni. Zamierzam go zaatakować. Moja przewaga jest wystarczająca. Mam tylko nadzieję, że jutro będą dobre i równe warunki dla wszystkich. Przed finałem obaj rywale nie chcą odkrywać pełni swoich możliwości. Po pierwszej serii treningowej zrezygnowali z dalszych prób i była to słuszna decyzja. W Bischofshofen padał gęsty śnieg i po niebezpiecznym skoku Macieja Kota kwalifikacje odwołano. Jeśli prognozy się potwierdzą i jutro będzie padało tak jak dziś, konkurs może okazać się jedną wielką loterią, a wówczas 17 punktów przewagi Schlierenzauera nad Kofflerem może nie wystarczyć do wygrania całego turnieju. Gregor jest w lepszej sytuacji, ale Koffler doskonale wie, jak zwyciężyć w tej imprezie. Sytuacja jest bardzo interesująca. Którykolwiek z nich wygra, będzie to czwarte z rzędu austriackie zwycięstwo w imprezie. Z Bischofshofen, Michał Regulski.